rozpoczęliśmy poszukiwanie źródeł, z których mogą spadać na nas, spływać na nas przekleństwa. Rozpoczęliśmy od słowa zapisanego w 5 Księdze Mojżeszowej, w 30 rozdziale, w 19 wierszu, i ten cytat, ten wiersz raz jeszcze chciałbym przeczytać i będę go czytał na wstępie do każdej godziny wykładowej. Położyłem dziś przed Tobą życie i śmierć, błogosławieństwo i przekleństwo. Wybierz przeto życie, aby żył Ty i Twoje potomstwo. Pan Bóg tu sam w swoim słowie mówi, że przed nami jest wybór. Błogosławieństwo albo przekleństwo. I co wybierzemy, zależne jest od nas. A to dlatego, ponieważ Bóg dał nam wolną wolę. Proszę zwróćcie uwagę, iż Bóg w miłosierdziu swoim i z miłości swojej radzi nam, abyśmy wybrali błogosławieństwo. Abyśmy się odwrócili od tego źródła, z którego spływało i spływa na nas przekleństwo. I tu nie tylko chodzi o nas, tak jak zresztą przed chwilą było mówione, jeśli się odwrócimy od źródła przekleństwa, zwrócimy do źródła błogosławieństwa, to nie tylko my będziemy żyć, ale także nasze potomstwo. To, że dzisiaj dzieci, młodzież jest tak zwyrodniała, to, że dzisiaj po ulicach chodzą gromady niebezpiecznych wyrostków, to, że ciężko jest, to znaczy niebezpiecznie jest wyjść nawet na ulicę miast i wsi, że najtragiczniejsze morderstwa, gwałty i tak dalej popełniają młodociani, to nie ich tylko należy za to winić. My ojcowie, my matki, uderzmy się w pierś i przyjmijmy do wiadomości, że jest w tym jakiś udział naszej niegodziwości. Bo gdybyśmy my wybrali właściwą drogę, to i nasze potomstwo, jak słyszeliśmy zresztą przed przerwą, podążałoby prawdopodobnie naszymi śladami. Ale ponieważ my doszliśmy do tego momentu w naszym przekleństwie, dzieci nasze od tego momentu zaczynają, idą dalej. Jeśli dzieci nasze nie zatrzymają tego pochodu, tego marszu w kierunku przekleństwa, następne pokolenie będzie jeszcze gorsze. I słuchając kiedyś wykładu pewnego socjologa, usłyszałem zdumiony, że zepsucia i grzechu, odstępstwa i bezprawia, to był człowiek wcale niewierzący, że tego zła, które się w pewnym momencie rozpoczęło i my jako pokolenie je zanieśliśmy dalej, od nas przejmują to nasze dzieci i niosą dalej, wnukowie poniosą jeszcze dalej, że tego zła, tego bezprawia nie da się już w żaden sposób zatrzymać. Żadne reformy, żadne apele nie są w stanie zatrzymać. Postęp będzie następował. Jedynie zniszczenie tego pokolenia, tak mówił człowiek świecki, niewierzący. Jedynie jakiś kataklizm, jakiś wybuch, tak jak to mówi się, że było już kiedyś. Jakiś potop, jakiś meteoryt niszczący całą ludzkość. Gdyby się jeszcze odrodziła, może sprawić, że będzie to już inna ludzkość. Zepsucia nie da się zatrzymać. Zgnilizna się rozpoczęła. My ją przekażemy. Dlatego Bóg powiada, że jeśli chcemy zmiany, to zmiany naszego potomstwa, naszych dzieci, synów, wnuków, to przede wszystkim my decydujemy o tym, czy wyjdziemy spod przekleństwa, czy będziemy nadal pod nim przebywać. I przed przerwą, w pierwszym moim rozważaniu, powiedziałem, że jedną z przyczyn przekleństwa, które spada na nas, jest nasza niewłaściwa postawa wobec tych, których Bóg błogosławi. A więc wobec Semitów, czyli Żydów, Izraelitów, nasz antysemityzm.
Często się zastanawiają ludzie, dlaczego Amerykanom się tak dobrze powodzi, czy powodziło i ciągle powodzi. Dlatego, że ich stosunek do Żydów jest trochę inny niż nasz. Mają ten naród w poszanowaniu i stają, gdzie tylko to jest możliwe, w jego obronie. Ale idziemy dalej. Teraz będziemy szukać kolejnego źródła przekleństwa. Co jeszcze może być powodem, że na nasze życie, na życie naszych przodków spływało, zstępowało i na nas być może zstępuje to przekleństwo? Drugim powodem, na który chcę zwrócić uwagę i nad którym się będziemy przez tę godzinę zastanawiać, to jest klątwa. Obracamy się w sferze okultyzmu, a więc mówimy nie o innych rzeczach, a o tych rzeczach, o których mówiłem. A więc drugą rzeczą, drugim powodem, dla którego nad życiem wielu ludzi znajduje się, wisi jak gdyby, chmura przekleństwa, jest rzucona klątwa. Ktoś być może w przeszłości albo w teraźniejszości rzucił klątwę. To nie jest coś, z czego się można śmiać. To nie jest temat do żartowania. Nie myślcie, że jestem wierzącym w zabobony. Nie. Gdyby Biblia o tym nie mówiła, nie śmiałbym tego mówić. Nie miałbym odwagi tego mówić, a nawet nie chciałbym tego mówić. Ale ponieważ Biblia aż 125 razy mówi, że przyczyną przekleństwa w życiu niektórych ludzi jest przekleństwo, jest klątwa. A więc ktoś rzucił klątwę. Gdyby, jak powiadam, Biblia tego nie mówiła, uznałbym to za bajkę z Tysiąca i Jednej Nocy. Ale skoro Biblia o tym mówi, nie mogę tego lekceważyć. Nie mogę do tego podchodzić z uśmiechem na ustach, lekkomyślnie. Gdyby to nie było prawdą, nie zawarte by to było w księdze, która jest prawdą. A tą księgą jest Pismo Święte. I w związku z tym, że Biblia mówi aż 125 razy na możliwość, na przekleństwo spowodowane klątwą, najpierw może zastanówmy się, co to jest klątwa. Co to jest klątwa? Według słownika języka polskiego klątwa to jest życzenie, albo to jest nakaz, to jest życzenie, nakaz, prośba niejako, albo jeszcze inaczej otwieranie drzwi dla złych duchów, dla duchów ciemności, dla demonicznych duchów, aby uczyniły to, czego my tej osobie życzymy. A więc, aby sprowadziły zło, krzywdę, szkodę na tę osobę, do której to mówimy, nad którą to wypowiadamy. Jeśli ojciec mówi synowi, niech cię trafi, to musi wziąć pod uwagę, że jako ojciec otworzył mocą ciemności drzwi, aby syna to trafiło, co mu tam obiecał. To jak gdyby się zgodził, otworzył, prosi, żeby tego właśnie syna trafiło to, czego mu życzy. Abyś szczeźniał, abyś zmarniał. No i tak dalej. No cóż, ja być może nawet nie znam tylu przekleństw, które wypowiadają ludzie, których ja nie słyszę. Ponieważ obracam się w takim środowisku, gdzie o takich rzeczach, takich rzeczy się nie mówi. Ale nie jeden ojciec, nie jedna matka, nie jeden brat, nie jedna siostra życzyła najgorszego swoim przyjaciołom, dzieciom i tak dalej. W związku z tym moce ciemności jak gdyby otrzymały przyzwolenie, żeby to uczynić w życiu tych, nad którymi to zostało wypowiedziane. Osoby, które, a tym bardziej jest to niebezpieczne, jeśli takie przekleństwo rzucają osoby, które związały się z szatanem, które w jakiś sposób weszły w relacje z szatanem, ofiarowały mu siebie samych, świadomie lub nieświadomie.
wywołują na przykład, zajmują się spirytyzmem, wróżbiarstwem, o czym będziemy mówić później. Tym bardziej jest to niebezpieczne, jeśli te osoby rzucają przekleństwo, wypowiadają słowa przekleństwa nad kimś. Bo wtedy, jak mówię, otwierają drzwi dla tych mocy ciemności, aby te moce ciemności z ich upoważnienia atakowały, czyniły zło w życiu tych, którym te osoby tego życzą. Żeby nie być gołosłownym, pozwolę sobie wam przekazać z Pisma Świętego, z Biblii, która jest prawdą, kilka przykładów, że słowo przekleństwa wypowiedziane w stosunku do innego człowieka nie ginęło w przestrzeni kosmicznej. Te słowa w pewnym momencie, jakiś czas unosiły się gdzieś tam, unosiły i w pewnym momencie napadały. Czy w pewnym momencie czyniły to, po co zostały wypowiedziane, atakowały tych ludzi. I pozwólcie, że parę przykładów wam dzisiaj przytoczę. Weźmy może pierwszy przykład. Pierwsza Księga Mojżeszowa, 31 rozdział. I tam jest mowa o pewnej rodzinie i o pewnych wydarzeniach w tej rodzinie. Jest tu mowa o Labanie, który miał dwie córki i jednego dnia do tego domu, gdzie mieszkały te dwie córki, przyszedł pewien wędrowiec, pielgrzym. Nazywał się Jakub, syn Izaaka. A więc przyszedł Jakub. I kiedy przyszedł Jakub, nawiązała się sympatia między nim a jedną z jego córek, z Rachelą. No, nie będę szczegółów opowiadał, czytajcie Pismo Święte raz jeszcze, powiadam, to wtedy się dowiecie. Ale ten Laban w sposób perfidny, no, według zwyczajów ówczesnych, noc poślubną, zamiast dać mu Rachelę, dał mu starszą córkę, bo taki był wtedy zwyczaj. Za każdą z tych córek Jakub musiał odsłużyć 7 lat. Pracować u Labana przez 7 lat. A potem, kiedy się dorobił jeszcze trochę majątku, no, wyhodował sobie owiec, kóz podczas tej służby, ten niemiłosierny teść zażądał, żeby jeszcze następnych 7 lat służył. A więc w sumie służył prawie 21 lat za dwie córki i za dobytek, który sobie w międzyczasie przysporzył. I w żaden sposób nie chciał go wypuścić, Laban, do samodzielności. Nie chciał mu pozwolić, żeby prowadził samodzielne życie. A chciał Jakub prowadzić samodzielne życie, chciał założyć swoje gospodarstwo. Chciał żyć tylko z żonami i z wnukami. Ponieważ w żaden sposób nie mógł uprosić, aby go teść wypuścił, więc pod przykrywką nocy kiedyś pokryjomu zabrał swoje stada, zabrał swoje dwie żony, wnuków, wnuczki i poszedł, i uciekł. Nie wiedząc o tym, że ta umiłowana jego żona Rachela, tak się nazywała, ukradła jednocześnie z domu bóstwa, bożki, posążki, które stały gdzieś tam w kącie u jej ojca Labana. Ona tak miłowała te bóstwa, że je ukradła. Wzięła je, o czym za chwilę jeszcze będziemy mówić przy innym temacie. Ukradła je, schowała. Jakub o tym nie wiedział. I kiedy Laban się zorientował, a więc też Jakuba się zorientował, że jego zięć Jakub uciekł z córkami, wnuczkami, wnukami i dobytkiem, postanowił ich ścigać. I doścignął ich w pewnym miejscu,
dogonił ich w pewnym miejscu i doszło do kłótni. Dlaczego uciekłeś? Zarzucał mu to, no i wtedy doszło do takiego napięcia. I w końcu Laban powiada, no nieważne, żeś uciekł, nieważne, że uciekły razem z tobą moje córki, ale dlaczegoś mi ukradł moje bóstwa, moje bożki? Dlaczegoś mi je ukradł? A Jakub mówi, ja żadnych bóstw nie brałem. Szukaj. U kogo znajdziesz, ten niech umrze. A więc ten, kto ukradł, niech umrze. On nie był świadomy, że te bóstwa, te bożki ukradła jego umiłowana żona Rachela. I Laban szukał. Sprytnie Rachela to ukryła, Laban nie znalazł. No i wtedy Jakub mówi, no i co? No i o co ci chodzi? Widzisz, że jestem niewinny. Jakub wypowiedział przekleństwo, prawda? Niech umrze! Jakub wypowiedział przekleństwo. I jak myślicie, czy to przekleństwo się wypełniło? Ja najpierw przeczytam, jak to wypowiedział Jakub. Natomiast ten, u którego znajdziesz bożki swoje, niech umrze! To było życzenie, to było przyzwolenie śmierci, aby zaatakowała tę osobę, która te bóstwa ukradła. I Jakub był nieświadomy, że to ukradła Rachela. I co się dzieje? Mija czas, Jakub odjechał, Jakub poszedł dalej, Laban odjechał, Jakub poszedł dalej i oto Rachela rodzi, bo była brzemienna. Rodzi w okolicach Betelu, w okolicach Efraty. A gdy ciężko rodziła, rzekła do niej położna, nie bój się, bo i tym razem masz syna. A gdy uchodziła z niej dusza, inaczej, bo umierała, nazwała go Ben-Oni, czyli Beniamin. Przecież to była młoda kobieta. Jej starsza siostra rodziła więcej, a żyła. A ta przy następnym porodzie umarła. Czy to przypadek? Możecie tak patrzeć na to zjawisko, że to jest przypadek, ale to wcale nie musi być przypadek. To jest dowód, że rzucone przekleństwo, wyrażone życzenie nad osobą, która ukradła bożki, a tą osobą była Rachela, żeby umarła, to się stało. To się wykonało. Drodzy, to nie jest jedyny przypadek. W Księdze Jozuego, w szóstym rozdziale, w wierszu 26 czytamy, że kiedy Jozue zdobywał Jerycho i to Jerycho nie chciało się mu poddać, gdy je wreszcie zdobył, w nadnaturalny sposób je zdobył, zburzył Jerycho, i przeklął to miasto, które nie chciało go wpuścić. Powiedział, przeklęty będzie przed Panem mąż, który podejmie odbudowę tego miasta. A więc niech przeklęty będzie ten, który się ośmieli kiedykolwiek odbudować to miasto. Swoimi słowami mówiąc, gdyby do tego doszło, to jego syn pierworodny niech umrze i na jego śmierci niech to będzie odbudowane. Na swoim pierworodnym złoży jego fundament, a na swoim najmłodszym postawi jego bramy. A więc przekleństwo polegało na tym, że ktokolwiek by się ważył odbudować Jerycho, to pierwszy syn i ostatni syn poniosą tego konsekwencje. Obaj umrą. No i co? I lata mijają. Czy to kiedykolwiek się wykonało? Czy kiedykolwiek to się wykonało, co powiedział Jozue? Lata mijają, Jozue umarł, nigdy nie odwołał tego słowa, a gdy otwieramy pierwszą Księgę Królewską, to jest, jak mówię, dziesiątki lat do tamtego czasu minęły i otwieramy pierwszą Księgę Królewską, rozdział 16, wiersz 34 i co w 34 wierszu czytamy?
Pierwsza Księga Królewska, rozdział 16, wiersz 34. Na Abiramie swoim pierworodnym założył jego fundamenty, a na Segubie swoim najmłodszym jego bramy, według słowa Pana, jakie wypowiedział przez Jozuego, syna Nuna. Dokładnie. Tak jak życzył w swoim przekleństwie Jozue temu miastu, dokładnie tak się wykonało. Zgadza się? Dokładnie tak się wykonało. A weźmy inny przykład, jeśli to kogoś jeszcze nie przekonuje, bo jest takich przykładów 125, jak powiedziałem, nie sposób je wszystkie przedstawić. Druga Księga Królewska, rozdział 5, wiersze 26 i 27. Tu znowu muszę powiedzieć nieco, przedstawić nieco kontekst, w jakich okolicznościach to zostało wypowiedziane i co to i o co chodziło. W 5 rozdziale drugiej Księgi Królewskiej, strona 407, jest mowa o generale wojsk syryjskich, który nazywał się Naaman. I tenże Naaman, jak pamiętacie, jeśli kto czyta Biblię, nabawił się trądu. Całe jego ciało było pokryte trądem. I jednocześnie podczas jakiejś wyprawy uprowadził i uczynił służącą w swoim domu maleńką dziewczynę, która pochodziła z Izraela. I widocznie był to człowiek dobrego serca, ten Naaman, skoro ta niewolnica, widząc nieszczęście swojego pana, życzyła mu jak najlepiej. Współczuła mu i pewnego dnia powiedziała: o gdyby tak mój pan, czyli Naaman, mógł udać się do Ziemi Świętej, do Palestyny. Tam jest prorok Elizeusz. To na pewno by go uzdrowił. Na pewno by go uzdrowił. I wieść o tym dotarła do Naamana. I Naaman wyruszył w podróż. Uzyskał pozwolenie swojego władcy, króla. Wyruszył w podróż. Nabrał złota, nabrał srebra, nabrał szat kosztownych, mając na uwadze, że jeśli Elizeusz go uzdrowi, to on mu się odpłaci, darując mu złoto, srebro i szaty kosztowne. I przyjechał do Elizeusza, kto czyta, ten wie, Elizeusz nawet nie wyszedł z domu. Potraktował go, odpowiednio go potraktował. Nie wyszedł, żeby mu się kłaniać, nie podawał mu pierścienia do pocałunku, tylko powiedział, co powiedział. No idź tam do Jordanu i zanurz się 7 razy i zostaniesz uzdrowiony. No ten się oburzył, zdenerwował. To mnie, wodza potężnego państwa, nawet nie przywitał, nie napisał transparentu powitalnego? Co on sobie myśli? I jechał oburzony, jechał zły i prawdopodobnie byłby tak pojechał. Ale wtedy przystąpili do niego jego słudzy i mówią: panie, król, panie, generale, przecież on nie żąda od ciebie trudnej rzeczy. Spróbuj, no zrób to. No przecież on nie żąda od ciebie rzeczy trudnej. Zanurz się 7. Nie, wody syryjskie są lepsze niż Jordan, nie będę. I jechał dalej, ale znowu przystąpili, znowu go prosili. I w końcu dał się ubłagać. I poszedł za radą Elizeusza do Jordanu i kto z was pamięta, co robił? Zanurzył się raz, nic. Zanurzył się drugi raz, nic. Wychodziłeś już ile razy, aby się o ciebie modlono? 5 razy powiesz, jeszcze masz trochę razy przed sobą. Zanurzył się 6 raz i co? I nic. Zanurzył się wreszcie już pewnie nawet nie wierzył. Na wszelki wypadek zanurzył się 7 raz. I oto trądu nie ma. Halleluja. Największym trądem świata jest grzech. Jeśli posłuchasz wezwania Pana Jezusa, twój trąd także z ciebie spłynie. Ale o tym potem. No i nagle stwierdził, że jest uzdrowiony. Przyjechał do Elizeusza, chcąc się mu odpłacić, chcąc mu zapłacić. Weź sobie z sobą, ja tego nie potrzebuję.
I pamiętacie, że wracał, wioząc to złoto, to srebro, te kosztowne szaty z powrotem. Ale sługa Elizeusza podsłuchał, a on był cwany. Pomyślał, szkoda tego złota, szkoda tego, ileż to można kupić za to, jakże się można wzbogacić. Tak, ileż to. I kiedy Elizeusz tam się był czymś innym zajęty, on wymknął się cichaczem z domu i pobiegł za wozem Naamana. I mówi, wiesz co, mój pan się rozmyślił i potrzebuje, i byłby gotów, i chciałby, żebyś mu zapłacił, i wymienia, ile tam złota, żebyś mu dał, ile tam srebra, żebyś mu dał, ile tam kosztownych szat, żebyś mu dał. Naaman powiada, bierz człowieku, ile chcesz. I ten wziął, pamiętacie, schował to gdzieś i przychodzi do Elizeusza, jak gdyby nigdy nic. A gdzie to mój sługa bywał, pyta Elizeusz. No nigdzie nie bywał. Nigdzie nie bywał. No a co wziął? No nic nie wziął. No nie mów tak, powiada Elizeusz, prorok. Czyż moje serce nie było z tobą, jak stanąłeś przed tym człowiekiem i zażądałeś srebra i złota i zażądałeś kosztownych szat? Czyż moje serce nie widziało tego wszystkiego, coś ty niegodziwego zrobił? I wtedy Elizeusz powiada tak, niech trąd Naamana przejdzie na ciebie. I co się stało? Oto czytamy, co się stało. Niechże tedy trąd Naamana przylgnie do ciebie i do twojego potomstwa na zawsze. To jest 5 rozdział, 27 wiersz. I wyszedł od niego zbielały od trądu jak śnieg. No jak to wytłumaczyć? Rzucane przekleństwa realizują się, wypełniają się. Niezależnie od tego, przez kogo były wypowiedziane. Nawet jeśli jesteś wierzącym człowiekiem, jeśli wypowiadasz negatywne słowa nad swoimi dziećmi albo wobec swoich przyjaciół, to się może zacząć realizować. Jozue był wierzący, Elizeusz był wierzący. Tenże sam Elizeusz jeszcze raz w drugiej Księdze Królewskiej, w drugim rozdziale zrobił coś innego. Jeszcze raz coś zrobił innego. Jednego dnia tenże Elizeusz, jak czytamy w drugim rozdziale, znalazł się w Betelu, a gdy szedł drogą, wychodził z Betelu, z takiej miejscowości, z miasta, mali chłopcy, jakaś banda wyrostków, wyszła z miasta i naśmiewała się z niego, bo on prawdopodobnie nie miał włosów, być może z powodu jakiejś choroby, na pewno się nie golił, ale pewnie z powodu jakiejś choroby nie miał włosów. I wołała ta banda wyrostków, ty łysy! Nie wołajcie za mną, jeśli ja zdejmę perukę, że jestem łysy, choć ja nikogo nie będę przeklinał. Ale tak wołali za nim. I to zdenerwowało Elizeusza. Elizeusz się obrócił, spojrzawszy na nich, przeklął ich w imię Pana. I co? Stało się coś, czy się nic nie stało? Stało się. Bo to czytamy dalej. Wtedy wyszły z lasu dwa niedźwiedzie i rozszarpały z nich 42 dzieci. To jest w Biblii napisane. Czy nam się to podoba, czy nie? To jest w Biblii napisane. Choć to budzi w nas wiele wątpliwości, ale ja nie mam prawa podważać tego, o czym mówi Biblia. To jest napisane po to, aby nas ostrzec, żebyśmy na nikogo nie rzucali przekleństwa. Bo to się zacznie realizować. Bo to się może zacząć wypełniać. Nieodpowiedzialny ojciec, pijany albo trzeźwy, przeklina żonę, przeklina dzieci, przeklina siebie nawet samego i potem nieświadomie wchodzi pod strumień tego przekleństwa, które sam nad sobą otworzył. Może nawet nie wiesz, dlaczego jest w twoim życiu tak, jak jest. Może to przekleństwo nad tobą ktoś wypowiedział. To mogły być najbliższe ci rodziny, ale to się zaczyna wykonywać.
No ja wiem, że mogą niektórzy w tym momencie powiedzieć, ale bracie, pastorze, ty buszujesz po Starym Testamencie. Spróbuj coś znaleźć w Nowym Testamencie. Czy rzeczywiście Nowy Testament coś o tym mówi? Czy cokolwiek Nowy Testament nam sugeruje, że słowa przez nas wypowiadane materializują się, wykonują się dokładnie tak, jak my mówimy? Oto w Ewangelii Marka. W Ewangelii Marka, to już jest Nowy Testament. W 11 rozdziale. W 11 rozdziale czytamy, jak to Pan Jezus jednego dnia wyszedł z Betanii i poczuł głód i podszedł do drzewa figowego. I w porze, w której to drzewo figowe w zasadzie nie powinno rodzić, no nie powinno rodzić, bo to nie była pora na rodzenie fig, to by wyglądało tak, jakbyście dzisiaj na czereśniach czereśni szukali, choć już powinny, mogą już być. No, mogą, ale na przykład gruszek albo czegoś jeszcze. A więc szukali czegoś, co w tym, o tej porze nie powinno być, czego nie powinno być na drzewie. Powiecie, tak jak to kiedyś mówił jeden uczony, którego słuchałem, że Jezus był człowiekiem niedouczonym. Ciemnota. Bo jak można szukać na drzewie owoców w czasie, kiedy to drzewo owoców rodzić nie powinno? To znaczy, że był laikiem. Jak można mówić, że on jest twórcą wszystkiego, skoro nawet nie wiedział, kiedy drzewo, jakie drzewo powinno o której porze rodzić owoce? Ale tu nie o to chodziło Jezusowi, że szukał owocu. Tak, szukał owocu, ale chciał poprzez to uczniom swoim coś szczególnego pokazać. Nie znalazł owocu, więc powiedział tak do tego drzewa: niech nigdy więcej już nie pojawi się owoc na tobie. Niech nikt na wieki z ciebie owoców nie jada. I tam jest zaznaczone: i słyszeli to jego uczniowie. Jezus to specjalnie z premedytacją wypowiedział głośno, żeby uczniowie słyszeli. Po co? Żeby im pokazać, że wypowiadane słowo się materializuje, realizuje, wykonuje. Poszli do Jerozolimy, jak czytacie, jak wiemy. Następnego dnia wracali z Jerozolimy z powrotem do Betanii i wtedy nagle Piotr się przypatruje na temu drzewu, które wczoraj Pan Jezus przeklął. I co powiada? I wspomniał Piotr i powiedział: Panie, to drzewo uschło od korzenia. On był zdumiony, że wczoraj było rzucone przekleństwo, a dzisiaj to drzewo już jest suche. I wtedy Jezus mówi: słuchajcie, 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 ktokolwiek by rzekł tej górze, a więc ktokolwiek by powiedział tej górze: podnieś się i rzuć się w morze, a nie wątpiłby w sercu swoim, lecz wierzył, stanie się to, co mówi. Stanie się to, co mówi. Matko, stanie się to, co mówisz. Ojcze, stanie się to, co mówisz. Jeśli mówisz do swojego syna: ty taki, owaki, obeś, stanie się to, co mówisz. Jeśli mówisz o sobie tak czy inaczej, stanie się to, co mówisz. No, 125 przykładów Biblii. Wydaje mi się, że nawet już to, co powiedziałem, jest absolutnie wystarczające. 125 razy Biblia nas ostrzega przed mówieniem w formie rzucania przekleństwa. Bo albo jeśli przeciwko sobie to mówimy, to się w nas zacznie wypełniać. Jeśli mówisz: nie potrafię pić, to znaczy nie potrafię być wolny od picia, nie mogę się uwolnić, to nigdy nie będziesz. Halo? Jeśli mówisz: nie mogę żyć bez picia, nie możesz żyć, nie będziesz mógł żyć. Zacznij mówić inaczej. Wszystko mogę w Chrystusie Jezusie. Nie muszę. Zacznie się to dziać. To, co mówisz. Widzicie, dlatego wielki król, o którym dzisiaj już tu słyszeliśmy tak wiele, Dawid,
pisząc jeden z psalmów, powiedział: Panie, postaw straż przed ustami moimi. O co mu chodziło? Chodziło mu o to, aby nie mówił o sobie negatywnych rzeczy w formie przekleństwa, nie mówił negatywnie o swoich dzieciach, o swoich bliźnich, przyjaciołach, bo to się materializuje, to się realizuje. Rzucone przekleństwo przez pradziadka przechodzi na ojca, a z ojca na wnuka. Był taki zacny człowiek, patriarcha, nazywał się Noe. O nim jest mowa w pierwszej księdze Mojżeszowej w 9 rozdziale. Jest o nim mowa w pierwszej księdze Mojżeszowej w 9 rozdziale. Wiecie, że to właśnie za jego życia nastąpił. Kto z was wie, co nastąpiło? Potop, tak jest, nastąpił potop. I kiedy potop ustąpił, Noe wyszedł z arki, zasadził sobie winnicę, zrobił sobie winko. Leci wam ślinka, co niektórym? Zrobił sobie winko. No właśnie. No tak, zgadza się. No więc tak się to tłumaczy, że przed potopem nie było bakterii fermentacyjnych, w związku z tym sok z winogron nie zwalał człowieka z nóg. Tylko wypił i poszedł, zrobił siusio i wszystko było w porządku. A tymczasem, gdy Noe wypił po potopie, to już tam były bakterie fermentujące, one powodowały, że zamiast soku stało się to, ten sok stał się winem. I kiedy Noe się go napił, zwaliło go to z nóg. Wyobraźcie sobie do tego stopnia, że nawet się nie zdążył ubrać. Nagi leżał w namiocie. Bo człowiek pijany, on traci kontrolę nad sobą. A więc pijany leżał w swoim namiocie. I wtedy gdzieś tam się napatoczył jego najmłodszy syn, który nazywał się Ham. No wtedy nie miał to takiej konotacji, takiego znaczenia jak dzisiaj, tak się po prostu nazywał. Ham wsadził głowę do namiotu i zobaczył nagiego ojca. Nie wiem, czy mam to powiedzieć, czy nie, ale rabini żydowscy, którzy się zajmują tłumaczeniem poszczególnych fragmentów Biblii, mówią, że w tym momencie u Hama zrodziło się homoseksualne pożądanie. I zapałą, tą grzeszną, zwyrodniałą chucią do swojego ojca. Nic sam się nie stało. Dzisiaj tego rodzaju ludzie domagają się wielu rzeczy. Chcą mieć pełne prawa i tak dalej. Ale to już się wtedy zaczęło. No i co? I poszedł do jednego brata, Jafeta, poszedł do drugiego brata, i opowiedział, poszedł do Jafeta i Sema i opowiedział: słuchajcie, nasz ojciec leży obnażony, widziałem jego przyrodzenie. I no nie wiem, co tam jeszcze opowiadał. Ale w każdym razie poderwał autorytet swojemu ojcu. Ci dwaj bracia, gdy to usłyszeli, zupełnie inaczej postąpili. Wzięli jakąś derkę, kołdrę, no derkę jakąś, no powiedzmy sobie jakiś koc. Wzięli z jednej strony i z drugiej strony i wchodząc z tyłem, nie widząc, przykryli nagość swego ojca. I kiedy ojciec wytrzeźwiał, dowiedział się, co zrobił ten Ham, że w ten sposób opowiedział poza namiotem jego uczynek. Zawiniony albo niezawiniony, mniejsza o to. I wtedy ojciec zdenerwował się i przeklął go. Przeklął Kanaana, a Kanaan to był wnuk Noego, a syn Hama. A więc przeklął Hama, choć w zasadzie to przekleństwo dochodziło do Kanaana. No i gdy potem czytamy dalsze fragmenty Pisma Świętego, to wyraźnie widzimy, jak to przekleństwo
przeskoczyło z Chama, Chama to nie dotknęło, bo trzeba wam pamiętać, że przekleństwo idzie za człowiekiem do trzeciego, czwartego pokolenia. A więc to przekleństwo przeskoczyło Chama jako winowajcę, a spadło na jego wnuka. Dlaczego tak? Dlaczego tak? No bo ja jestem też dziadkiem i zgadzam się z tymi, którzy mówią, szkoda, że od razu wnuków nie mieliśmy, a dzieci. Bo wydaje mi się, choć dobrze, że moje dzieci tego nie słyszą, nie kochałem tak moich dzieci, albo kochałem ich inną miłością, niż kocham moje wnuki. Dziadkowie, babcie, potwierdzacie to? No więc wiadomo było, że jeśli to dotknie wnuka, to to będzie niesamowite dla Chama. Bardziej bolesne, niż by to jego dotknęło. Jeśli to dotknie następne jego pokolenia. No w każdym razie, gdy potem czytamy dalej Biblię, to dowiadujemy się, że to właśnie z powodu Kanaana, który następnie zrodził Kusza, co się stało? Żebyście mogli wiedzieć, skąd się wzięło bałwochwalstwo na ziemi, to wam powiem. No właśnie, od tego momentu zaczęło się bałwochwalstwo na ziemi. Zapytacie, no ale dobrze, ale jak? W jaki sposób? Mówi się, że po potopie na ziemi było tyle utopionych ludzkich ciał, no musiało być, i tyle utopionych zwierząt, że na ich żerowaniu zaczęły się rozmnażać żyjące, drapieżne zwierzęta, które wyszły z arki. No wiadomo, że tam były lwy, tygrysy, wyszły z arki i teraz znalazły tyle pokarmu, że się raptownie zaczęły rozwijać, rozmnażać, że napełniały ziemię. To są źródła pozabiblijne, które o tym piszą. I co wtedy? Kiedy skończyło się zżeranie, jedzenie tych martwych ciał, te dzikie zwierzęta zaczęły napadać ludzi, napadać na ludzi i no, rozszarpywać ludzi. I ludzkość znalazła się, nie było wtedy ani szczelby, ani innych możliwości. No cóż, ludzie się bronili rękami, jakimiś tam gałęziami, to wszystko. No i co? No i ludzkość znalazła się w ogromnym problemie. I wtedy pojawił się wnuk, czy syn Kusza, tego przeklętego przez potomek Kanaana, którego Bóg, potomek Chama, którego Bóg przeklął. Pojawił się Nimrod. I on wpadł na taki oto pomysł, że będzie powoływał młodych ludzi na straż, żeby byli strażnikami, żeby ludzie mogli spać spokojnie gdzieś tam pod drzewem, pod namiotem, jeśli te namioty już wtedy były. I w związku z tym ludzie, te gromadki ludzi tam gdzieś nocowały, spały, a żeby dzikie zwierzęta ich nie rozszarpywały, nie napadały, to ci młodzi ludzie stanowili taką straż. Chodzili z kijami i odpędzali dzikie zwierzęta. I w ten sposób powstał zalążek pierwszych armii, wojska, które broni tych, czuwa nad bezpieczeństwem innych. A potem tenże Nimrod zaczął budować, pomyślał sobie, że czemu nie zbudować wałów ochronnych, murów ochronnych. I zaczął wyrabiać cegły i budować mury, inaczej mówiąc miasta. I w tych miastach mieszkali bezbronni ludzie. Potem sobie pomyślał, dlaczego my mamy się bać Boga, że nas następnym potopem może unicestwić? Zbudujmy sobie taką wieżę wysoką, Babel, której potop nie zagrozi. I zaczął budować wieżę. I o tym czytamy w Biblii. A jeszcze inni mówią, że on budował tę wieżę wysoką tak dlatego, aby nawiązać kontakty z demonami, które mają swoje siedziby na powietrzu. Bo Paweł powiada, że moce ciemności rezydują w powietrzu, tam gdzieś wysoko, w drugim niebie. I on po prostu poprzez budowanie tej wieży Babel w Babilonie
chciał nawiązać z nimi kontakt, wejść z nimi w kontakt. Wiecie o tym, że Bóg pewnego dnia zstąpił, zburzył tę wieżę, ale to było już później. Ale ludzkość, widząc, jakim dobroczyńcą jest Nimrod zaczęła go uwielbiać, to mało, ubóstwiać. Nie było wtedy kanonizacji. Gdyby była, to by go kanonizowali, świętym zrobili. Nie było czegoś takiego, więc zaczęli go traktować jako Boga. Modlili się do Niego, kłaniali się Mu. I źródła pozabiblijne znowu mówią, że Bóg, widząc jego zachłanność na odbieranie czci Boga od ludzi, uśmiercił go. Uśmiercił go, a więc Nimrod umarł. Zginął śmiercią tragiczną. No ale Nimrod miał żonę, która nazywała się Semiramis. Skoro nie ma Nimroda, to ludzie zaczęli uwielbiać, czcić jego żonę jako boginię wszechświata, boginię niebios. No i w ten sposób zrodziło się pierwsze na świecie, a wy mi podpowiedzcie, bałwochwalstwo. Ludzie zaczęli ubóstwiać ludzi, a przeklęty każdy, kto ubóstwia człowieka. Tak jest napisane. A zatem ludzie zaczęli ubóstwiać Nimroda i jego żonę Semiramis. I to się stało przekleństwem dla całej ludzkości. Bo potem ten kult Nimroda przeszedł do Izraela, przeszedł do różnych innych narodów. Kult Semiramis przeszedł jako Aszera i potem Diana Efeska do różnych narodów, powodując, że ludzie odwracali się od żywego Boga, prawdziwego Boga, kłaniając się tym właśnie bóstwom. A każdy chrześcijanin wie, że jedno z przykazań powiada: nie będziesz miał innych bogów oprócz mnie. I to spowodowało, że przekleństwo Noego rozciągnęło się na jego syna, a potem przeszło dalej, zwłaszcza przeszło dalej na Chama, na Kusza. No i w jakimś sensie dzisiaj ciągle to przekleństwo ma swoje skutki na ziemi. A więc powiadam raz jeszcze, kończąc, klątwa. Będziemy na końcu mówić, bo przypuszczam, że nikt z nas nie wie, czy został kiedykolwiek przez kogokolwiek, czy na niego została kiedykolwiek rzucona klątwa, czy nie. Być może twój problem jest spowodowany tym, że klątwa została na ciebie rzucona. Być może nawet tego nie wiesz, że twój dziad albo pradziad, albo ojciec, albo matka takie czy inne życzenie wyrażali, obyś zdechł, oby to i tak dalej, no bo ludzie są nieobliczalni. Ja wczoraj przypadkowo w internecie szukałem tam czegoś i natrafiłem na... Ktoś to nagrał, z premedytacją nagrał. Starsza kobieta podnosi słuchawkę, wykręca numer, z drugiej strony słychać: halo. A ta zaczyna bluźnić: gdzie moje pieniądze, któreście mi wzięli za sprzedany las? Oby was trafił, obyście nogi połamali, oby was pioruny pozabijały i tak dalej, i tak dalej. Gdzie moje pieniądze? Oddawajcie! Tamta się broni, a ta nawet nie dopuści do głosu, tylko klnie. I to kobieta już mająca gdzieś chyba około 80 lat. Rzuca błotem, rzuca, aż w końcu przestała, no bo się skończył film. A więc widzimy, jak ludzie są nieodpowiedzialni. A przecież w naszych... Ileż tu synów bluźni przeciwko swoim ojcom, bo nie dostali takiej działki, jak powinni byli dostać. Ileż to żon, ileż to mężów. Jakżeż nieodpowiedzialnie niekiedy mówimy. A przecież Biblia mówi: błogosławcie, a nie przeklinajcie. Błogosławcie. Jeśli zaczniesz tę osobę błogosławić, to zaczniesz ściągać na nią błogosławieństwo Boże i ta osoba się nawróci, uwierzy i wtedy ci da nawet więcej, niż ty się spodziewasz, że ci powinna dać.
A więc błogosławcie, a nie przeklinajcie, bo przekleństwo sprowadza to, co mówimy w naszymi słowami. Dzięki.